Pandemia naszym zdaniem nie oznacza pogrzebania planów wdrożenia autonomicznego transportu. To z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że autonomiczny transport nie dotyczy tylko pojazdów osobowych, o których jest najwięcej mowy w mediach. Dotyczy różnych środków transportu, także bezzałogowych statków powietrznych, także pociągów, także zwykłych samolotów, także statków. We wszystkich tych obszarach postępuje autonomizacja. I druga przyczyna jest z tym związana, taka, że ta autonomizacja jest procesem postępującym już od lat i nie spodziewamy się zmiany tego trendu, wręcz przeciwnie, ten trend może się nasilić na skutek presji na automatyzację różnych procesów biznesowych, omijanie tych ryzyk ludzkich związanych w trakcie pandemii, chociażby z zachorowaniami, więc możemy się spodziewać chociażby dynamicznego rozwoju dostaw paczek przez drony, czyli jak najbardziej takiej działki w cenie w trakcie pandemii, a jednocześnie działki z obszaru autonomicznego transportu. Szacujemy, że oszczędności dla branży logistycznej związane z automatyzacją procesów i z automatyzacją jazdy pojazdów mogą wynieść prawie 2,5 miliarda złotych. I są to oszczędności związane po pierwsze z ograniczeniem kosztów pracowniczych w związku ze stopniową automatyzacją transportu, czyli mamy mniej kierowców potrzebnych, im więcej możliwych kursów do wykonywania w toku automatyzowania procesów w branży logistycznej. Drugi obszar oszczędności to są oszczędności w paliwie i w zużyciu materiałów. Automatyzacja transportu ma na celu także efektywniejsze zużywanie paliwa i materiałów, co przekłada się też w sposób bezpośredni na oszczędności. Trzeci obszar oszczędności to są oszczędności związane z bezpieczeństwem w transporcie i ograniczenie wypadków związanych z samochodami ciężarowymi, jak mówimy o procesach logistycznych, to także kolejne setki milionów złotych oszczędności dla branży. W zasadzie większość środków transportu autonomicznego jest w Polsce rozwijana w różnym stopniu. Możemy dostrzec szczególnie mocno działania dronowe i tutaj się wyróżnia Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, gdzie prowadzone są także testy autonomicznych bezzałogowych statków powietrznych i wdrażana jest infrastruktura pozwalająca do funkcjonowania dronów w mieście. Mówimy tu o metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Drugim takim miejscem, gdzie drony są rozwijane, jest port w Gdyni, gdzie drony, na dronach będzie się opierał system bezpieczeństwa ochrony portu. Mamy też do czynienia z działaniami w obszarze transportu miejskiego. Kraków testował tramwaje autonomiczne i chce inwestować w tramwaje autonomiczne. Rzeszów chciałby mieć linię autobusu autonomicznego. Także pojazdy autonomiczne, samochody osobowe są rozwijane w Polsce. Jedna z większych światowych firm ma jedną z siedzib w Krakowie. Tam były już planowane w zeszłym roku testy, one się jeszcze nie odbyły, ale Rzesza Polskich Inżynierów pracuje nad uczeniem maszynowym tych pojazdów, więc one także są rozwijane na terenie Polski. Bardzo ważne w kontekście autonomicznego transportu jest rozumienie tego, że te procesy postępują i że albo będziemy z nich korzystać jako państwo i jako polskie firmy, albo będziemy przegrywać w wyniku zmian technologicznych. I tutaj rekomendacje, które stawiamy dla Polski, dla polskich firm, one dotyczą z jednej strony lepszego dostrzeżenia tych różnych wyzwań i odpowiedzenia na nie, jak chodzi o cyberbezpieczeństwo, jak chodzi o standaryzację, jak chodzi o dobrą legislację odpowiadającą potrzebom branży, ale też chcemy zwrócić uwagę na problem czy wyzwanie, które stoi przed branżą logistyczną, bo jeśli możemy wierzyć ekspertom, którzy mówią o tym, że to będzie jedna z najszybciej automatyzujących się branż w najbliższych latach, to jest to wielkie wyzwanie przed polską branżą, która jest w tym momencie opiera się na bardzo wielu małych przedsiębiorstwach, więc potrzebne będzie ich współdziałanie i wdrażanie tych nowych technologii, tak żeby na tym korzystać, a nie przegrać z nowszą konkurencją z zachodu. W tym momencie konkurujemy tanią siłą roboczą, ale jeśli coraz większą rolę będą grały nowe technologie, to bez tych nowych technologii po prostu do polskiej firmy przegrają.